to szaliki dla lamp. I ma wyrąbane na wszystko. Schodzi się tak samo, jak się wchodziło. Muszę sprawdzić ceny. Także lejem, lejem, lejem. Życie z takimi czasami. Siemandero, jesteśmy przed murami pięknego toskańskiego miasteczka Lucca. Miasto, w którym urodził się słynny kompozytor włoski Giacomo Puccini. Miasto to skrywa bogatą historię i skrywa w sobie wiele pięknych zabytków. Część z nich dzisiaj postaramy się dla Was i dla nas odkryć. Także jeżeli jesteście ciekawi tego miejsca, jego historii, o której opowiemy Wam w trakcie eksploracji, zapraszamy Was z nami na spacer po mieście. Jeszcze w kwestii informacyjnej, nie wjeżdżajcie na mury miasta. Tam jest ciężko znaleźć parking. Ogólnie wszystkie parkingi tam są płatne. Można znaleźć swobodnie miejsce gdzieś tutaj w okolicy, poza murami. My znaleźliśmy miejsce pod archiwum miasta. Jeżeli się poszuka, to można znaleźć jakieś fajne miejsce. Także szukajcie, a znajdziecie. A teraz zapraszamy na wirtualny spacer po mieście. Wchodzimy właśnie na mury miasta. Mam nadzieję, że wejście jest darmowe. Wygląda to tak. Po przekroczeniu bram miasta, pierwsze kroki warto skierować na mury obronne. Stamtąd mamy lepszy wgląd na panoramę Lucki, a co za tym idzie, można lepiej dostrzec interesujące nas obiekty. Lucca to jedyne włoskie miasto otoczone w całości pierścieniem murów obronnych, które liczą sobie 4 km długości, z 11 basztami i 6 bramami. Założona przez Etrusków, stała się kolonią rzymską, by później stać się głównym miastem Toskanii. Jednak pod koniec X wieku straciła swoją hegemonię na rzecz Florencji. Z czasem stała się republiką i była największym państwem miastem zaraz po Wenecji. Miasto panował też Napoleon i władali nim Hiszpanie. Została przyłączona do księstwa Toskanii, by ostatecznie w 1860 roku stać się częścią Królestwa Włoch. W kwestii takich ciekawostek jeszcze, gdy Włochy podbijał Napoleon, przejął Luccę i podarował je swojej siostrze. Teraz próbujemy zlokalizować jakiś fajny lokalik, żeby coś zjeść, obmyśleć strategię na dzisiaj odnośnie zwiedzania Lucki. Ogólnie we Włoszech jest droga, w takich miejscach typowo turystycznych jak Lucca jest jeszcze drożej, także wchodzimy gdzieś w boczne uliczki, będziemy tam raczej zaglądać, żeby znaleźć coś w miarę tak na naszą kieszeń i żeby po prostu usiąść, pomyśleć nad strategią, tak jak mówiłem, dzisiejszego dnia. Po kolei ułożymy sobie plan, no i będziemy zwiedzać, a tutaj trafiliśmy na chyba jakieś centrum handlowe, bądź też, nie wiem, Lucki, coś w ten deseń, ponieważ można tu kupić różne jakieś gadżety, pamiąteczki, ciuchy. Jest też kilka lokali, także rozejrzymy się i tu. I zobaczymy, jak to wygląda. Beata już tam się wbiła w wir, może nie zakupów, ale poszukiwań czegoś konkretnego i ciekawego. Zobaczymy, co jej z tego wyjdzie. Ja stoję i czekam, a może wejdę i zobaczycie razem ze mną, jak to tutaj wygląda. Buciki, biżuteria. Jeżeli ktoś gustuje w takich rzeczach i lubi coś takiego, no to miejsce dla niego. I co tu jeszcze można? Można kupić paski w cenie 1,7 euro, 2,10 euro. No to możecie sobie przeliczyć. No i o, fajne są te pajączki. Zastanawiam się, czy sobie nie kupić, bo mi się mój pajączek już tak z deka rozwalił, a ten mógłby być dobry. Zaraz się dowiem, ile to kosztuje. Excuse me. How much this? This. 10 euro. Ok, thank you. 10 euro. I tak się zastanawiam, czy sobie nie kupić. Ponieważ tak jak mówię, mój się rozwalił pająk, a ten wygląda dość solidnie. No ale zobaczymy, muszę skonsultować ten zakup z moją wife, której teraz nie mogę odnaleźć. To jakieś pamiątki, można sobie chyba wygrawerować coś. O, pani tutaj nawet pisze. No tak, można napisać, co się chce i tutaj zrobią to. No a tu typowe gadżety a la chińszczyzna. Co to, szaliki dla lam? Euro 15, 2,25. Może z futra lam, o.
chyba to była lama albo alpak. Nie wiem. Nie wiem, gdzie jest Beata. Zgubić się na tak małej powierzchni to już sukces, sukces naprawdę. O, jest Beata. I miss you, yeah, I miss you, oh, I do. W Lucce urodził się kto? Giacomo Puccini. Oto sobie tutaj siedzi dostojnie na krześle. Fajeczka między palcami i ma wyrąbane na wszystko. Patrzy na wszystkich z góry. Jeżeli chodzi o Lukę, to jesteśmy tu poza sezonem. Jest koniec września, a ludzi jest naprawdę, naprawdę sporo. Nie spodziewałbym się, że tyle narodu tutaj będzie. Zresztą zobaczcie sami na tym placu. Widać, że turystów nie brakuje. Głównie kto? Jak myślicie? Głównie Niemcy, oczywiście. Niemców jest tu na potęgę. A tu fajna miejscówka dla degustatorów wina. Ci, którzy lubią wino, to mogą spokojnie tu zawitać i na pewno znajdą coś dla siebie. A za mną w tle rysuje się piękny obraz katedry świętego Michała w Forum. Piękne tło. Zobaczcie sami. Zdobienia kościoła z zewnątrz są imponujące, ale ciekawą historię skrywa wnętrze kościoła. Pod ołtarzem w szklanej trumnie wystawione są zwłoki świętego Davinio Armenu. Święty urodził się w Armenii, zasłynął z tego, że oddał cały swój majątek ubogim, po czym udał się na pielgrzymkę do Jeruzalem i do Rzymu. W drodze powrotnej zatrzymał się w Lucce, gdzie doczekał końca swoich dni. Został pochowany na cmentarzu świętego Michała. Jednak gdy uznano mu kilka cudów, został przeniesiony do kościoła, gdzie spoczywa do dziś. Zabytków, placyków jest w Lucce od zatrzęsienia. Naprawdę można się zgubić w tych uliczkach. A jeżeli usłyszycie jakiś dźwięk podobny, nie wiem, do karetki czy do policji, to po prostu jest lokalny tutaj autobus, który sygnalizuje, że jedzie, ostrzega wszystkich turystów, że po prostu przejeżdża, bo jakby specjalnie nie zwalnia tempa, tylko włącza sygnał dźwiękowy, no i jedzie, śmiga sobie tutaj uliczkami, a ludzie po prostu muszą się odsunąć. Jeżeli się nie odsuną, no to leżą, w sensie dosłownym, pod kołami autobusu. A jeżeli chcecie sobie pośmigać fajnym rowerkiem po Lucce, płacicie za godzinę 4 euro, za cały dzień 20 euro, a rowerki są takie, proszę. Także dla bardziej leniwych rowerek. A inni biedni chodzą na własnych nogach. Cóż, takie życie. Przez środek miasta płynie sobie rzeczka. Nawet nie jest za bardzo zabrudzona. No nie śmierdzi jakoś specyficznie. No ładnie to wygląda, tak po włosku. A tu trafiliśmy jakąś dzielnicę z takimi sklepami dla biedaków. Same takie fajne sklepy. Tak z ciekawości muszę sprawdzić ceny. 39 spodnie, 100 euro marynarka. No to nie jest znowu tak tragicznie. Myślałem, że będzie gorzej. Poszliśmy do jakiegoś lokalu na lody i kawę. Zobaczymy, jak to wygląda. Kawa Amerykana. Patrzcie, ile tego jest.
A jest plusik, bo dali wodę. Z banku woda i można sobie dolać do tej kawy, czyli kawy będzie więcej. Ale jaka będzie smaku, to nie wiem, zaraz wam powiem. A ja sobie doleję, bo tutaj kawy to my nie pijemy. Także lejem. Niech będzie tyle. Posłodzona jest. Mieszamy. I zaraz skosztujemy. Po dodaniu wody powiem, że jest mocna. Czyli gitara. No dobrze. Takie kremowe bardzo. Czyli ogólnie kawa ok. Wody ok. Aha. I zapłaciliśmy ile? Za wszystko? Za dwa lody takie. 5 euro za kawę. Ile? Euro 30 chyba od kawy. Mokka bar, w którym byliśmy przed chwilą, w którym jest dobra kawa Amerykana i dobre lody. Możemy polecić. W Ludce prawie w każdej uliczce natkniemy się na jakiś mniejszy lub większy kościół, bazylikę lub katedrę, więc wielbiciele sztuki sakralnej będą zachwyceni. Przemierzając kolejne urokliwe uliczki, szukaliśmy chyba najbardziej charakterystycznej atrakcji Lubki, czyli wieży z dębami. Nie było to zbyt proste, ale ostatecznie dotarliśmy do celu. Wstęp na wieżę kosztuje 5 euro od osoby. Ale rodzinny kosztuje 8 euro. Ciekawe, ile tu jest schodów? Ma dużo. Schodów jest chyba dużo. Ale po tym, co mieliśmy wczoraj, jak chodziliśmy 8 godzin po górach, to takie schody to pikuś. No nie wiem, tak czuję każdy miesiąc. Ja tak czuję każdy miesiąc. To znaczy, że żyjesz, Bata. To znaczy, że żyjesz. Ciesz się z tego. Bo jakbyś nic nie czuła. To życie z takimi wczasami. No, życie z takimi wczasami. Trzeba jedno chodzić. Jak nie po górach, to po schodach. Cały czas jakieś wieże, miasta i tak dalej, i tak dalej. Schody się przekształciły na metalowe i pewnie będą takie do końca, tak jak w Częstochowie. I tak to wygląda. Ale nie jest za wysoka ta wieża. 44 metry, tak? No, przecinek 25. Także nawet ci, którzy mają jakiś tam lęk wysokości, nie powinni być zanadto wystraszeni. Ale też trzeba mieć na uwadze, że konstrukcję robili Włosi, także albo im się chciało, albo im się nie chciało. Nie ma to co wieża Diopielczana w Splicie. To jest wyższa. No i ta konstrukcja tych schodów jest taka jakby mniej stabilna. Tu to fajnie wygląda. No, jak ci powiem, masz tu słyszę. Więc tacy bardziej, że tak powiem, zaokrągleni mieliby problem, żeby się tu przecisnąć. No i jeszcze trzeba do góry iść teraz. Tylko państwo zejdą i my wchodzimy. No i przyszła na nas kolej. Wchodzimy do góry. A to dobrze, że nie muszkiecki. Wizytówką Lubki jest właśnie wieża z dębami. Wybudowana w XIV wieku przez bogatą rodzinę Giunigi, stała się swoistym symbolem miasta. W czasach, w których powstała, było oznaką prestiżu, a bogaci mieszkańcy prześcigali się w budowie ostentacyjnych wież. Same dęby liczą sobie około 400 lat i są z nimi związane pewne legendy. Między innymi taka, że gdy umarł właściciel wieży, z dębu, który on zasadził, spadły wszystkie liście. Warto wejść na wieżę z dębami, choćby dla pięknego widoku, który rozciąga się na całe miasto i okolice. Mało miejsca, dużo ludzi, także trzeba się ewakuować. Dęby obejrzeli, widoczki zobaczyli. To wszystko, co tu więcej robić. Fajnie jest, ale nie można tu przebywać wiecznie. Jakby ktoś pytał, to wchodzi się tak samo, jak się wchodziło. Nie ma innej drogi. Jesteśmy pod wieżą Clock Tower,
wstępna Clock Tower kosztuje 5 euro, czyli tak samo jak na wieży Gyunichi. Ceny wzrosły w lipcu, tak? 2019 roku z 4 euro na 5. Z racji tego, że już byliśmy na wieży widokowej, na tą wieżę nie będziemy wchodzić. Idziemy do katedry świętego Marcina. Teraz wchodzimy na plac świętego Marcina. W tle monumentalna i piękna katedra świętego Marcina. Jest już teraz pusto. Jeszcze jakiś czas temu było dość tłoczno tu. A teraz jest pustawo, także swobodnie możemy sobie poeksplorować. Wejdziemy do środka, bo chyba jest otwarte do godziny 18 bądź też 19, a jest przed 18, także musimy się pośpieszyć. Ładnie to wszystko wygląda. Okazało się, że wstęp kosztuje 3 euro, ale niestety nie można robić w środku zdjęć, nie można filmować. Dlatego poszła tylko Beata. Ja zostałem na zewnątrz. W sumie Beata podzieli się swoimi wrażeniami ze mną, a ja się podzielę z wami, albo ona się podzieli z wami. A plac tutaj San Martina skłania do odpoczynku. Jest cisza, szum fontanny, można subtelnie odpocząć pod parasolem, popijając latte, bądź też schłodzone piwo i inne napoje. I można się sycić widokiem katedry. Naprawdę przez chwilę można odnieść wrażenie, że człowiek przeniósł się w czasie. Beata wyszła z katedry. I podziel się teraz z nami wrażeniami. Co no, tam fajnego było? Ogrom tego jest niesamowity. I najlepsze jest to, że nikogo tam teraz nie było, tylko ja. I jakiś tam kościelny łaził, nie? Takie. Ale tam można było wejść na piętro, czy jak? Nie, to jest cały aż do niego jeden poziom. To jest przeogromne. Aha, a jakieś ogrom. Tam malowidła, freski, obrazy, takie obrazy, rzeczy? Całe. Zdobienia? Tak, obrazy są bardzo fajne. Z jednej strony jest życie Matki Boskiej. Od poczęcia aż do niebowzięcia, a z drugiej strony są obrazy ukrzyżowanie, Ostatnia Wieczerza, ukrzyżowanie Pana Jezusa, Zmartwychwstanie, Zasłanie Ducha Świętego, no i jeszcze takie pomniejsze kapliczki tam są jakby i no, jakieś groby tam, takie sarkofagi. No szkoda, że nie można tam wejść z kamerą, nie można tego fotografować. No, trzeba to, no ale cóż, no właśnie, trzeba wejść, zobaczyć samemu. Powoli już kończymy. Było fajnie, było pięknie, zwiedziliśmy to, co mogliśmy zwiedzić. Powoli nadchodzi zmierzch, także my też zbieramy się, bo przed nami gdzieś 2 godziny drogi do naszej noclegowni. Tak sobie pomyśleliśmy, że warto by było tu właśnie spędzić 2 dni, żeby to wszystko obejść i te wszystkie miejscówki zlokalizować, sprawdzić, obejrzeć, bo jest tu co oglądać. Lucca jest mało popularna i trochę niedoceniana przez turystów, ale na nas wywarła bardzo pozytywne wrażenie. Posiada swoisty klimat, w który warto się wkomponować, najlepiej na kilka dni. Nam niestety z powodu ograniczonego czasu nie udało się zwiedzić kilku ciekawych miejsc, m.in. Piazza Amfiteatru. Ale mamy nadzieję, że to zmotywuje nas do powrotu do tego jakże urokliwego miejsca. Gyunichi czy Gyunichi? Gimargo? A Gyunichi. Państwo, jak? Gyunichi. Gyunichi.